Spółka PKP Intercity nie boi się wyzwań, dlatego w 2017 roku zmodyfikowaliśmy strategię do 7 miliardów. Już część zrealizowaliśmy w postaci zawartych umów, ponad 4 miliardy. Dużym sukcesem jest też kontrakt z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 1 miliard złotych na dofinansowanie zakupu nowoczesnego taboru, więc to jest bardzo duży moim zdaniem sukces spółki. Strategia jest realizowana zgodnie z planem, czyli to, co zostaliśmy wcześniej, przedstawiliśmy Państwu tę strategię, wykonujemy, czekamy na odbiory pojazdów. Właśnie w dniu dzisiejszym będzie również briefing prasowy poświęceniu dodatkowej opcji na zakup 10 nowoczesnych lokomotyw.